Cześć, ja jestem Krzysiek, a to jest pytanie 20 z medycyny ratunkowej intensywnej terapii. Zastosowanie czasowej elektrostymulacji należy rozważyć w następujących sytuacjach klinicznych. Objawowa bradykardia oporna na leki antycholinergiczne, bradykardia w zespole WPW, objawowy blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia typ drugi, objawowy blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia typ pierwszy, asystolia ze stwierdzanymi w zapisie EKG załamkami P, czy blok przedsionkowo-komorowy trzeciego stopnia. I pod spodem różne kombinacje tych odpowiedzi. Pytanie jest o bradykardię, jak się można łatwo domyślić. Stymulacja, czy to przez skórna, czy wewnątrznaczyniowa, dotyczy bradykardii. I na szczęście jest to mocno osadzone w wytycznych z 2015 roku. Resuscytacji, tam w rozdziale trzecim dotyczącym ALS-u można się dogrzebać całego algorytmu i właśnie stamtąd to pytanie jest wzięte. Ale w związku z tym, że są pewne trudności w nazewnictwie i generalnie temat bloków jest dosyć skomplikowany, to chciałbym poruszyć jeden konkretny aspekt, mianowicie blok drugiego stopnia, który już na sam widok, czyli blok drugiego stopnia, typu drugiego, może sprawiać pewną trudność. A więc, jeśli chodzi o blok drugiego stopnia, to nazewnictwo wygląda następująco. Mamy trzy typy bloku drugiego stopnia. Dwa takie podstawowe i jeden dodatkowy. Pierwszy typ bloku drugiego stopnia, czyli blok drugi stopnia, typ pierwszy, jest, można powiedzieć, łagodniejszy. Typ pierwszy, zwany też inaczej periodyką Weckenbacha albo Mobitzem pierwszym, w różnych źródłach, w starszych, nowszych, polega na tym, że odstęp PQ nam się stopniowo poszerza. Coraz większy jest ten odstęp, coraz większy, aż w końcu wypada cały zespół QRS. To jest typ pierwszy. Typ drugi polega na tym, że odstęp PQ pozostaje niezmienny i od czasu do czasu zespół QRS wypada. I trzeci typ wyróżniony z tych dwóch, jako że na pierwszy rzut oka ciężko rozróżnić, który to z nich, to jest tak zwany blok 2 do 1, czyli na każde zespoły, na każde dwa zespoły, na każde dwa załamki P przypada jeden zespół QRS, czyli tak jakby mamy dwie akcje przedsionków i co druga się przewodzi do komór. Ciężko to jakby zrozumieć od samego słuchania, więc zobaczcie, jak to wygląda na obrazkach. Spójrzcie, na samej górze macie typ pierwszy, nazywany inaczej Mobitzem pierwszym lub periodyką Weckenbacha. Obrazek jest z Wikipedii, można sobie tam zajrzeć, jeszcze powiększyć w razie czego. I zwróćcie uwagę tutaj na zespół, na odcinek PQ, na odstęp PQ. Na odstęp PQ. Odcinek od odstępu różni się tym, że odstęp PQ to jest od początku P do początku Q, natomiast odcinek PQ to jest od końca P do początku Q. Mała różnica, ale inaczej się to liczy, inaczej, inną ma długość, inną ma normę i tak dalej. Nieważne, zwróćcie sobie na odległość załamka P od zespołu QRS. W tym pierwszym przypadku na samej górze ona nam się powoli powiększa. W pierwszym jest mała, w drugim jest coraz większa, w trzecim jest najdłuższa i na koniec pojawia nam się tylko załamek P i nie ma zespołu QRS. To jest typ pierwszy, łagodniejszy. Typ drugi, spójrzcie, odległość załamka P od zespołu QRS jest taka sama i nagle znienacka wypada zespół QRS. Jest sam, samotny załamek P bez zespołu QRS. Natomiast blok 2 do 1 macie na samym dole. Tutaj w tym przypadku mamy 1P przewiedziony i powstaje QRS, a 1P samotny. Znowu 1P przewiedziony do QRS-a i 1P samotny. I tak dlatego to się nazywa
2 do 1. Podsumowując, typ pierwszy, nazywany inaczej mobitcem pierwszym, nazywany inaczej periodyką Weckenbacha. Odstęp PQ stopniowo się wydłuża, a w końcu zespół QRS wypada. W typie drugim, tak zwanym inaczej mobitz 2, albo po prostu mobitz. Jeśli ktoś mówi mobitz, to ma na myśli mobitz drugi. Odstęp QRS, odstęp PQ jest stały, natomiast co jakiś czas zespół QRS wypada. I typ ostatni, trzeci, który może być zarówno pierwszym, jak i drugim, ciężko to odróżnić na pierwszy rzut oka, na każde dwa złamki P, jeden QRS powstaje. I tak to wygląda, jeśli chodzi o klasyfikację typu drugiego, stopnia drugiego bloku przeciąkowo-komorowego. Mamy trzy stopnie bloku przeciąkowo-komorowego, pierwszy, drugi, trzeci. Pierwszy dosyć oczywisty, trzeci dosyć oczywisty i trochę zamieszania jest w stopniu drugim. Mam nadzieję, że to rozwiało przynajmniej część wątpliwości. Wróćmy sobie do naszego pytania. Jeśli chodzi o elektrostymulację, czy to przez skórną, czy endokawitarną, to mamy takie dwie grupy wskazań. Pierwsza grupa wskazań to jest taka, kiedy pacjent ma objawy, ma bradykardię i objawy. Czyli po prostu objawową bradykardię. Co to jest objawowa bradykardia? Tak samo jak było w tachykardii, tak samo jak każda niestabilność hemodynamiczna. Czy to objawy związane z niedokrwieniem układu nerwowego, omdlenie, czy to spadek ciśnienia związane z tym, że serce ma za mały rzut. Wszystko to, co daje efekty kliniczne, nazywamy bradykardią objawową. Jeśli pacjent jest w dobrostanie, parametry ma dobre, to wtedy mówimy o bradykardii bez manifestacji klinicznej. Czyli jeśli mamy objawową bradykardię, to oczywiście zaczynamy od atropiny w naszym algorytmie. Ale jeśli ta atropina nie pomoże, to to jest już wskazanie przynajmniej do rozważenia stymulacji. Wiadomo, że te wytyczne nie są takie zawsze dokładne, że masz zrobić to, a to koniecznie. Mówią delikatnie, dlatego też to pytanie jest tak skonstruowane, że należy rozważyć. Natomiast w objawowej bradykardii, która nie odpowiada na atropinę, jak najbardziej to jest dla nas ratunek, ta elektrostymulacja. Druga grupa wskazań to jest taka, w której nie rozważamy objawów, ale rozważamy ryzyko asystolii. Czyli nie chodzi o to, czy mamy manifestację kliniczną, czy ten pacjent jest niestabilny, tylko czy jemu zagraża w tym momencie progresja tego zaburzenia do asystolii. I wtedy też, jeśli jest zagrożenie do asystolii, należy tą elektrostymulację rozważyć. Zobaczcie sobie na podsumowanie tego. Mamy albo objawy kliniczne bradykardii i atropinę nieskuteczną, albo i lub, prawda, może być, mogą być obydwie te sytuacje, albo mamy ryzyko asystolii, jak na przykład w bloku trzecim. I takie cztery oto wytyczne ryzyka asystolii nam wyróżniają. Asystolia w wywiadzie, blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia, typu MOBITS 2, czyli typu drugiego, czyli typu MOBITS, pamiętacie z tamtego poprzedniego slajdu, całkowity blok serca i zatrzymanie czynności komór poniżej 3 sekund. Takie oto kryteria do rozwiązania czasowej symulacji, które dają nam ryzyko asystolii. Wróćmy teraz do samego pytania testowego. Zwróćcie uwagę, że tutaj ta ostatnia odpowiedź, szósta, występuje w każdym z dystraktorów. Czyli ją właściwie możemy jej nie rozpatrywać, bo ona na pewno jest prawidłowa. Zresztą to nam się pokrywa z naszymi danymi. Jeśli chodzi o pierwszą odpowiedź, która podoba nam się najbardziej, bo ona jest najbardziej oczywista. Objawowa bradykardia oporna na leki antycholinergiczne, czyli oporna na atropinę, to jest na pewno odpowiedź prawidłowa. Ona występuje w pierwszych trzech. Czyli nie ma jej w odpowiedzi E. Odpowiedź E odrzucamy. Lećmy sobie dalej. Bradykardia w zespole WPW. Twór dziwny. Próbowałem to znaleźć, na ile jest to częsta sprawa. Nie jest to absolutnie rzecz typowa. W zespole WPW
raczej mamy do czynienia z tachykardiami. Bradykardia jest to rzecz rzadka. Sam zespół WPW jest rzadki, a jeszcze bradykardia w zespole WPW to już w ogóle jest kazuistyka. Raczej to nie będzie ta odpowiedź. Myślę, że ją możemy odrzucić. Ale zobaczcie, ona się nam powtarza tylko w odpowiedzi D, więc to nie jest coś, czym się możemy sugerować. Raczej zasugerujmy się tym, co wiemy, że na pewno jest odpowiedzią poprawną, czyli odpowiedzią trzecią. Objawowy blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia typu drugiego, czyli ten groźniejszy, czyli ten, który może progresować do asystoli. Typ pierwszy raczej nie progresuje do asystoli, typ drugi raczej może progresować, daje ryzyko asystoli. I zobaczcie, trójka występuje nam w B, C i D, tak jak jedynka. Niewiele nam to wniosło. Niewiele nam to wniosło. Znajdźmy jeszcze jedną poprawną odpowiedź. Czy to będzie czwórka, czy to będzie piątka, czy to była dwójka? Dwójka ustaliliśmy, że nie. Spójrzmy sobie, czy to czwórka, czy piątka. Będzie to piątka, prawda? Nie będzie to czwórka, bo czwórka to jest objawowy blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia typu pierwszego, czyli ten łagodniejszy. Nie, to nie to. To będzie piątka. Asystolia ze stwierdzanymi w zapisie EKG załamkami P jest jak najbardziej wskazaniem do elektrostymulacji. Jest to blok trzeciego stopnia, który przerodził się w asystolię. A więc prawidłową odpowiedzią w tym przypadku jest odpowiedź C. 1, 3, 5, 6. Prawidłowe. Tyle w temacie i do następnego razu.